look at that abdomen. Really good hold on her. It took me a minute. Już siedzę. Urżnęła go. Cześć drodzy widzowie, witam was serdecznie w nowym odcinku. Mam praktycznie stuprocentową pewność, że chociaż mała część z moich widzów, czyli spośród was, zna kanał, który się nazywa Brave Wilderness. To jest taki kanał, który bardzo, zresztą bardzo popularny, w którym to główny bohater, czyli Coyote Peterson, jakby to powiedzieć, daje się użreć różnym zwierzętom. I jest też seria poświęcona różnym błonkówkom i między innymi ta seria jest stworzona po to, żeby sprawdzić, czy skala Schmidta, skala bólu Schmidta ma jakieś tam sens? Jakiś sens to ma. A drugim powodem jest oczywiście zrobienie oglądalności i zarobienie masy siana na YouTubie, co w sumie się udało, patrząc po tym, ile ten film ma wyświetleń, ile te filmy mają wyświetleń. I dzisiaj na ekran wlatuje odcinek o słynnej Tarantula Hawk, czyli o takiej błonkówce z rodziny Pompilidae, czyli no na polskie to będzie rodzina nastecznikowatych, która to poluje na ptaszniki, tak? Na ptaszniki, na te wielkie, włochate pająki, które tutaj mam po prawej i po mojej lewej stronie. Ale żeby ten odcinek nie był taki jałowy, że wiecie, statyczny kadr, siedzę, gadam, kopiuj, wklej z tamtego kanału, no bo generalnie to jest jako prawo cytatu, no ale to będzie taki długi cytat. Także tylko gadanie srady taty, to pomyślałem, że skoro jako jedna z myślenie wielu osób w Polsce mam możliwość, pokażę wam z bardzo bliska taką właśnie błonkówkę, a w zasadzie kuzynkę tejże błonkówki, osy w cudzysłowie, która właśnie użre Coyote Petersona i który tu się będzie nam zwijał zaraz z bólu. Zaczynamy seans. It's the grand finale on my quest to find the most painful sting in the insect kingdom. The tarantula hawk is definitely the last act. And right now Mark is shooting B-roll of it, and boy, it does not look happy. No nic dziwnego, że nie wygląda na szczęśliwą, jak ją zamknęli w szklanym pojemniku. Nie no, ale żeby w ogóle wprowadzić was w temat i żebyście wiedzieli, z czym on ma do czynienia. Słuchajcie, to jest oczywiście no tak zwana tarantula hawk, w tym wypadku błonkówka z rodzaju Pepsis. Mamy też pokrewny rodzaj, czyli Hemipepsis, który okupuje troszkę inną część świata. Natomiast to jest północna Ameryka i po tym, jaki to jest gatunek, bo prawdopodobnie sam gatunek nazywa się Pepsis thysbe. Ona nie ma polskiej nazwy, więc nie ma jak tego przetłumaczyć, ale ma pewną ciekawą zależność, o której powiem wam później. To ta błonkówka jest klasyfikowana jakby na drugim miejscu w tej całej skali bólu Schmidta, tak? Wyżej jest tylko Paraponera clavata, czyli tak zwana bullet ant, mrówka pocisk. No i opowiadań, jako że sam nie miałem tej wątpliwej przyjemności zostać urządlonym przez taką oto błonkówkę, no bo one u nas nie występują, no to słyszałem, że naprawdę boli w serio. To są bardzo bolesne urządlenia. Lecimy dalej. Tak, w to jestem w stanie uwierzyć, że to naprawdę tak słychać. Wiecie, duże owady mają duże skrzydła. Jeszcze rodzaj Pepsis, czyli właśnie te nasteczniki, czy nie wiem, no ptaszni kożercy, one mają bardzo, bardzo mocno umięśniony tłów po to, żeby mogły no, szybko i zgrabnie latać. Tak jest, mówi tu oczywiście o skali bólu Schmidta, nie? And they say it puts you into a state of paralysis for up to 5 minutes, where all you can do is scream. Ja tak próbowałem skminić, gdzie oni to nagrywają, ale po tym, jaki to jest gatunek, to obstawiałbym południowy zachód Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy tu jest w opisie gdzieś napisane, w sumie nie sprawdzałem. Nie, zobaczymy. Ale po krajobrazie w sumie też pasuje, nie? Dobra, bo to jest w sumie wstawka na początek, bla 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 bla, tu jest intro. Aha, tu mówi o tym, że go ugryzł aligator, ta 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 ta. Pijawki były. A, właśnie. Widzicie? To, co go teraz ugryzło, to jest żronka, czyli błonkówka, to też jest błonkówka z rodziny Mutillidae. I o tym też sobie opowiemy, bo no nie myślcie sobie, że skoro, wiecie, on tutaj nagrywa gdzieś w Stanach, gdzieś w Ameryce Północnej, i że tam ma takie owady, tam ma właśnie te tarantula hawk, to, że w Polsce nie ma ich odpowiedników, tak? Oczywiście są mniejsze, bla, 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 bla. Ach, tak, był żółw, był skorpion, był aligator, solfuka była, grubo. Gdzie my tu jesteśmy? A właśnie, czyli miałem rację, jesteśmy w Arizonie, tak jest, na Sonoran Desert, spoko, jest git.
Aha, i tutaj gość poluje. O! Już się drze. O co tym razem chodzi? Auć. Nadział się na kaktusa. Ajajajajaj. Nie wiem, czy to nie jest jakiś tam rodzaj opuncji, bo tak trochę wygląda, nie? W Afryce też takie są. Ale no, to strzelałbym, że to jest coś a la opuncja. I w ogóle to, gdzie on poluje na tę osę, na tę błonkówkę, to jest dokładnie taki habitat, jaki sobie wyobrażam, w którym one występują. Sucho, kaktusy, skromna roślinność i właśnie takie wielkie, latające, granatowo-czarne stwory. Jest. A, czyli złapał. No dobra. Git. Fajnie, że złapał. Jest w siatce. Chola cactus. Nie wiem, co to oznacza, ale no, potem sprawdzę. I teraz może opowiedzmy sobie o tym, co ja mam tutaj, bo on powiedział, że to jest ta Pepsi Tisbe, to jest największa błonkówka w Stanach Zjednoczonych. I ona jest naprawdę spora, natomiast ta jest większa. To jest Pepsis Heros. To jest największa błonkówka w ogóle z całej rodziny Pompilidae, czyli z rodziny nastecznikowatych. I może coś o samej rodzinie, bo tutaj jest to wyjaśnione, ale ja wam to może troszkę inaczej po polsku przede wszystkim wyjaśnię. No to tak, rodzina Pompilidae, zwana też jako, nie wiem, pajęczarze, też tak słyszałem, czy spider wasp, to jest generalnie rodzina głównie żyjących samotnie błonkówek, które to w znakomitej większości odżywiają się pająkami. Pająkami sparaliżowanymi. I tutaj może trochę nie doprecyzowałem, ponieważ no, dorosłe osobniki żywią się nektarem, natomiast pająki stanowią bardzo ważny element ich całego rozwoju, gdyż pająki zapewniają pożywienie dla larw tychże błonkówek. No i teraz jak to się w ogóle odbywa? Odbywa się to tak, że takie dorosłe samice, no bo oczywiście tylko samice polują na pająki, samce nie, polują na pająki i w Polsce również mamy takie błonkówki, oczywiście mniejsze, wiecie, no to nie są owady tego kalibru, nie? Natomiast w Polsce jak najbardziej spotkamy błonkówki z rodziny nastecznikowatych, które też polują na nasze polskie pająki. Co ciekawe, jakby cała rodzina tych nastecznikowatych poluje praktycznie na wszystkie możliwe rodzaje pająków, serio. Na ptaszniki, na skakuny, nawet na wałęsaki brazylijskie też polują. Na pająki z rodziny Lycosidae, czyli na te takie tarantulowate. Także na bardzo, bardzo, bardzo duży przekrój pająków. A co jeszcze ciekawsze, to poszczególne gatunki upodobały sobie tylko taki wąski jakby fragment pająków, nie? To nie jest tak, że każda błonkówka z tej rodziny poluje na wszystko, tylko każdy gatunek się wyspecjalizował w pewnej małej grupce pająków. I jak już znajdą takiego pająka, no to co? Muszą stoczyć z tym pająkiem walkę. Zazwyczaj błonkówki te są cwane i na przykład w przypadku ptaszników one starają się trochę zdezorientować pająka, no bo jak wiecie, pająki typu ptaszniki, które na przykład ja mam tutaj, one są bardzo wyczulone na ruchy powietrza, tak? No są praktycznie ślepe, praktycznie głuche i tak no nie za wiele kumają, więc jedyne na czym polegają to jest czucie. To jest czucie i po prostu one czują, wyczuwają drganie powietrza. Więc jak ta osa, no sami widzieliście, macha skrzydłami, wywołuje ruch powietrza, to dezorientuje tego pająka. No i potem zabiera się za jakby główną część, czyli próbę urządlenia go, nie? No bo to jest jakby cały klucz programu. Jak taka błonkówka z rodzaju Pepsis już go urządli, no to po ptokach to niestety pająk przegrał. Chociaż na przykład w przypadku wałęsaków brazylijskich często się zdarza, że taki wałęsak wygra walkę z osą, no i wtedy osa zostaje pożarta. Tak też może się oczywiście zdarzyć. Co dalej? Dalej, no jak już osa... Dobra, będę mówił osa. To technicznie rzecz biorąc nie jest osa, bo nie należy do rodziny osowatych, czyli Vespidae, to nie jest dolicho Vespula, to nie jest Vespula, ale no dobra, niech wam będzie. Osa. Jeżeli ta osa urządli pająka, to w ten sposób pająk zostanie sparaliżowany. No i teraz w zależności od wielkości pająka, no to ona albo, wiecie, wygrzebuje norkę, albo korzysta na przykład z nory jakiejś znalezionej. Czasem zdarza się, że korzysta z nory samego pająka. To jest w ogóle bezczelne, że taka osa, no, robi takie praktyki. Tam zaciąga tego pająka, no i dalej dzieją się makabryczne ogólnie rzeczy, bo taka osa musi złożyć na pająku jajko. Przypominam, że pająk cały czas żyje. Następnie osa wychodzi z norki i zagrzebuje wejście i tak, wiecie, maskuje je. Jajko zostaje w środku, oczywiście z żywym pająkiem, tylko sparaliżowanym. Z jajka po jakimś czasie wykluwa się larwa, która ma, o ile pamiętam, 6 stadiów rozwoju. Jakby
chyba stadium jest już poczwarka, nie? Także ona rośnie też no, w procesie linienia, tak jak gąsienice, motyli, tak jak pająki. No i co się dalej dzieje? I słuchajcie, straszne i makabryczne jest to, że ta larwa zjada pająka. No to jest dość oczywiste, tak, że osa paraliżuje pająka, żeby stał się pokarmem dla swojej larwy. Natomiast straszne jest to, że larwa zjada pająka żywcem. Co więcej, ta larwa jest na tyle sprytna, że oszczędza jakby ważne dla życia pająka organy, czyli układ nerwowy, układ oddechowy i tak dalej, nie? Także pająk musi jak najdłużej zostać przy życiu, żeby nie zaczął gnić, no bo wtedy jak on zgnieje, no to larwa nie będzie miała co jeść, no i umrze. Więc trzeba to jakoś tak ogarnąć. I może wróćmy do oglądania filmu i potem jeszcze sobie dokończymy. Tarantula hawk. Well, it's not a tarantula and it's not a hawk. But like a hawk, they hunt for tarantulas. We'll tell them where a tarantula's burrow exists. O, a tu jest w ogóle ciekawostka, widzieliście? Ten pająk, którego pokazywali, on nie jest przypadkowy. Ten pająk, jest to pająk podejrzewam z rodzaju Afonopelma, natomiast chodzi mi o to, że to jest dorosły samiec. I bardzo często jest tak, że te błonkówki polują właśnie na dorosłe samce. Dlaczego? Dlatego, że one starają się nie polować na pająki, które są w pobliżu swoich nor, bo wtedy mają większe szanse na to, że przegrają tę bitwę i że pająk zdąży uciec do nory, a tam no, osa nie wejdzie do nory pająka, bo zostanie pożarta, nie ma pola manewru. Dlatego szukają dorosłych samców, bo dorosłe samce po prostu urządzają sobie wędrówki w poszukiwaniu samic. Sprytne, nie? To jest mega sprytne. Dobra, tutaj jest sposób polowania, o właśnie. Tu jest w sumie wszystko to, co wam opisałem. Ciekawostka kolejna, jeżeli to faktycznie jest ten gatunek, czyli Pepsis tisbe, to fantastyczną ciekawostką jest to, że wielkość, co więcej, nie tylko wielkość, ale płeć tychże osobników zależy od masy potencjalnego pająka, którego samica dostarczy do larwy, tak? No to jest dość proste, że jeżeli samica upoluje dużego pająka, to larwa urośnie duża, tym samym wyjdzie duża osa. Jeżeli samica natomiast upoluje małego pająka, no to ten pająk nie da tyle pożywienia larwy, więc larwa będzie mniejsza, więc wyjdzie mniejsza osa, prawdopodobnie samiec, bo samce są zazwyczaj mniejsze. Kontynuujemy oglądanie. No dobra, widzę, że chwycił ją jakoś. Dobra, tam pitolenie. Dawaj żądlenie. O, i to w sumie, co też wam mogę pokazać, to że te błonkówki mają dość potężne żuwaczki, tak? Czyli one też mogą generalnie ugryźć. Ale pewnie nie jakoś mocno. I'm Coyote Peterson and I'm about to enter the sting zone with the tarantula hawk. Go for it. One. Here we go. Three. Urżnęła go. Aż chopa powaliła na ziemię. Tu się zwija z bólu, tu się zwija z bólu, tu też się zwija z bólu. Ale ma spuchnięte przedramię. Znaczy tak, nie odejmuję mu tego, że to musiało boleć jak cholera, bo to na pewno, tego jestem pewny, że jeżeli faktycznie go tak porządnie urządliła, to bolało jak cholera. Natomiast wydaje mi się i po komentarzach pod tym filmem też troszkę tak przeczuwam, że tutaj jest pewna tycia doza aktorstwa. Ja pewnie bym darł ryja, jak to ja, kiedy mnie coś urządli. Natomiast, no wiecie, takie tarzanie się po ziemi, to można chyba opanować, chociaż no kim ja jestem, żeby oceniać, w końcu to jego urządliła, a nie mnie. Natomiast taka mikrodoza aktorstwa myślę, że została tutaj zaaplikowana. No nie dziwię się, że chłop się zwija z bólu i stęka, no bo... No. Przerąbane. No. Bla, 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 wypuścili osę. No ja tej nie wypuszczę, bo jest martwa. Natomiast przeżył, uśmiechnięty. Miliony wyświetleń. Ile tam ma milionów wyświetleń? 60! Kupa wyświetleń. Chciałbym mieć 60 milionów wyświetleń. W każdym razie... Tutaj jeszcze coś, bla, bla, bla. Admire it from a safe distance, as you have absolutely nothing to fear.
Fenomenalnie. Słuchajcie, no tak, czyli został urządlony, wiemy, że urządlenie boli. To teraz, myślę, że w trakcie filmu już wam pokazywałem, jak wygląda z bliska ta oto duża błonkówka. Popodziwiajmy ją jeszcze przez chwilę. To, co tu widzicie, to jest, tak jak powiedziałem, Pepsi z Heroes. Dodatkowo te dwie niżej błonkówki to są jej kuzynki, ale z troszkę innego rodzaju, z tego, którego już wspominałem, czyli Hemi Pepsis. Tutaj po lewej mamy Hemi Pepsis Aureo Mikans, to jest błonkówka pochodząca z Wietnamu. Natomiast ta po prawej, mojej prawej i waszej chyba też, to jest błonkówka, której do dnia dzisiejszego nie potrafi oznaczyć i jest to jakiś tam nieoznaczony gatunek z Filipin. Na Filipinach jest trochę tych błonkówek, więc no nie wiem, czy uda mi się to kiedykolwiek oznaczyć. Przyjrzyjmy się tej dużej bestii. No słuchajcie, jak widzicie, jest ogromna. To jest na pewno takie, no powiedziałbym, top 3, jak nie top 2 światowych błonkówek i ona jest naprawdę gigantyczna. A zdarzają się większe osobniki. Serio, to nie jest jakby największy osobnik na świecie. Zdarzają się większe osobniki tego samego gatunku. No to, co widzicie, to jest piękne granatowo-czarne ciało, tak? Takie trochę lśniące. Ma ogromne żuwaczki, ma... Kurczę, nie udało się niestety wynicować żądło, więc nie pokażę wam, jakie ona ma żądło. Żądło pokażę wam na przykładzie tej nieoznaczonej błonkówki z Filipin. Mamy też wielkie, błyszczące, takie w sumie brązowe skrzydła. Także sama błonkówka jest piękna, jest przerażająca, no i wcale też do najtańszych nie należała. No ale nic. Dajcie znać, czy taki format filmów, w sensie komentarz, w sensie oglądanie czegoś i komentowanie po polsku, i pokazywanie jakichś robali brzydkich albo i ładnych. No i mówienie oczywiście o ciekawostkach, które na tym filmie oglądanym się znajdują. Jest takie coś, czy jest takie coś dla was ciekawe? Jeśli tak, to będziemy kontynuować tę serię właśnie coś w stylu takiego komentatorstwa i takiej narracji. Tymczasem ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnych filmach. Tak, w kolejnych filmach. Cześć!